Gotów? Dzień dobry, witam się z Wami z ogrodu i muszę pokazać pracę mojego męża, ponieważ jest cudowna i wygląda tutaj coraz piękniej. Także najpierw pokażę Wam autora tego dzieła. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja jestem Krzysiu, wykończony tarasista. Tarasista! Tak, wykończony tarasista zdecydowanie. A teraz pokażę Wam, czym się tak biedny wykańcza. Tutaj mamy już część mega wyglądającą. Schody jeszcze są w trakcie robienia, zaraz Wam pokażę resztę. Cały film odnośnie krok po kroku, jak zrobić ten taras, znajdziecie tutaj, Wam dodaję. Natomiast jest cała playlista, która Wam wszystko powie i cały piękny instruktor, bo mój mąż naprawdę zrobił to rewelacyjnie. I teraz tutaj zobaczcie, mamy drugą stronę, która wyglądała fatalnie, a tutaj zrobiliśmy sobie miejsce na donicę. Tutaj mamy zabudowę całego tarasu, oczywiście będzie tam w kolorze takim jak reszta. No i oczywiście będą jeszcze schody. O tyle było trudno, że tutaj było okropnie krzywo, mamy duży spad i Krzyś się musiał niesamowicie nagimnastykować. Tutaj do środka pójdzie donica z jakimiś tam zielonymi cudasiami. Zobaczcie, jaki stelaż. W ogóle sam ten stelaż mi się mega podoba, bo to by była rewelacyjna barierka. Pięknie. Czasochłonne, pracochłonne, ale piękne. Teraz jest czas, aby chwalić mojego męża. Tak, to jest ten czas. A ty co robisz? Ty jedziesz za Alitą, dobrze. Tylko uważaj na tych deskach, co? Mikołaj, przez przypadek ostatnio oglądaliśmy jakiś film, jak jeździli na rowerach, wiecie, tak skakali po jakichś tam różnych właśnie takich stopniach. No i cały czas teraz gdzieś tutaj próbuję z tym rowerem, a ja go przeganiam, żeby sobie krzywdy nie narobił, nie? To ja mu koleżanka Mikołaja. A ja Wam pokażę zasłony, które ostatnio kupowaliśmy w Leroy, ostatecznie kupiliśmy białe. Z tym, że w tamtym kącie jest ich trochę za dużo, będę musiała ją przeciąć wzdłuż i zmniejszyć. No i okazało się, że są zdecydowanie za długie, więc będziemy je skracać. Ja Wam tutaj Wam pokażę, jak je będę skracała, bo w ogóle super sprawa, gdyż do tych zasłon dołożyli nam takie taśmy, żeby było łatwiej je skrócić. Polecę na tych taśmach, bo prawdopodobnie one mi trochę pomogą, natomiast ja i tak to przeszyję na maszynie, bo wolę zakończenie na maszynie, ale jeżeli ktoś nie ma maszyny do szycia, no to może być fajna alternatywa. Teraz idę jeszcze spakować jedną paczkę z Vinted, bo paczki z książkami i z torebkami są już popakowane i dzisiaj zostały wysłane. Czekajcie, ja tutaj tu jest bałagan, bo to jest heavy metal biuro, ale ja Wam pokażę kolejne cudo, które się pojawi. A zobaczcie, jest prześliczna ta torebka. Cudowna. I tam za mną widzicie taki mini magazyn części tych torebek, ale wygląda to naprawdę przeelegancko. Jestem w niej zakochana, zabujana i uwielbiam ten model. No naprawdę. A już za niedługo będzie na stronie. I ona będzie w dwóch kolorach. Tutaj mam drugi, taki rudobrązowy, też przepiękny. No, będzie więcej, bo tam widzieliście inne, spadła mi. Będzie więcej, ale to w innym vlogu Wam pokażę, będę dozowała emocje. A teraz szukam sukienki z Vinted. W ogóle zobaczcie, jak tu jest dużo rzeczy. Wisi na wieszaku, wszystkie są na mnie za duże. Krzyś dodawał taką rolkę, natomiast wszystkie rzeczy mam za duże. W co się nie ubiorę, wyglądam jakbym wzięła to po starszej siostrze. Ja sobie tak przeglądałam te wszystkie ubrania, które mam. No i generalnie 90% jest albo do sprzedania, albo do zwężenia. Także zobaczę, bo chyba będę jeszcze walczyła o te niektóre sukienki. Bo na przykład tą uwielbiałam, słuchajcie. Tą uwielbiałam. I jest zdecydowanie za duża. A tą kupiłam w tamtym roku na promocji
i po prostu wygląda w niej strasznie, ale podoba mi się strasznie kolor. Strasznie, strasznie. Mega mi się podoba kolor i chciałabym mi coś zrobić, zobaczyć, czy mi się uda. Mam nadzieję, że tak. No i tutaj mam moją cudowną, piękną z Mojito z tamtego roku i też jest na mnie za duża, nie? Także będę zwężać, po prostu będę zwężać, bo za bardzo mi szkoda tych ubrań i tych sukienek, bo niektóre naprawdę lubiłam. Dużo już posprzedawałam. Mój profil Vinted znajdziecie tutaj w opisie. W sumie to nazywa się tak samo jak na Instagramie, czyli Now Enjoyment. Więc tam sobie możecie wskoczyć, ja idę zapakować spódnicę. W ogóle mam ochotę na kawę mrożoną, a z racji, że ja nie mogę pić zwykłej kawy, strasznie mi brakuje. Nie powiem, że nie. Natomiast post przerywany bez kawy rano z mlekiem jest o wiele bardziej skuteczny. I jak wiecie, może zacznę po kolei. Ja jestem na poście przerywanym. Jestem też dietetykiem. Jeżeli ktoś ma tutaj jeszcze wobec tego wątpliwości, to tak, jestem dietetyczką. Aktualnie kończę taki pierwszy mój przepisnik, e-book dietetyczny, który będzie rozdzielony na 1600, 1900, 2200 kalorii, że będziecie mogli sobie to po prostu dopasować. Też jesteśmy w trakcie ogarniania takiego kalkulatora, żebyście mogli sobie posprawdzać co i jak, ile kalorii potrzebujecie. Chociaż możecie mi tutaj powiedzieć, czy wolelibyście na przykład taki e-book na zasadzie, że stricte jest pod 1200 kalorii, pod tam wyższą kaloryczność i tak dalej, czy wolicie kupić jeden e-book i mieć tam dietę rozpisaną z tych przepisów na różną kaloryczność. Bo na przykład będziecie tą dietę prowadzić z mężem, a wasz mąż pracuje fizycznie i potrzebuje tych kalorii po prostu więcej, więc będę wdzięczna za taki feedback, jak wolelibyście to widzieć. Ja się skłaniałam ku temu, żeby kupić po prostu e-booka i tam już macie różne przestrzały kaloryczności, więc wydaje mi się, że to by była najfajniejsza opcja i też dla każdego z waszej rodziny, wiecie, jak prowadzicie dietę z mężem, no to będziecie mogli sobie od razu to wszystko pododawać i rozliczyć bez problemu. To pierwsze. A jestem w trakcie wybielania zębów, dlatego nie jestem w stanie, nie mogę pić kawy rano i strasznie mi tego brakuje. Nie powiem, że nie, bo ja jestem taki kawosz i ja jeszcze piję zawsze kawę z mlekiem, no nie? I to było moje jedyne odstępstwo od postu przerywanego. Teraz z racji, że wybielam zęby, no to nie mogę mieć tego odstępstwa. Ponieważ z kawy musiałam zrezygnować. Jedyną kawą, która jest tutaj możliwa, to kawę latte. Ja nie przepadam. I kawa mrożona. I właśnie dzisiaj chciałam kawę mrożoną pić na maku. Na zasadzie tego szejka waniliowego plus ta dolewka tej kawy do środka. Jestem strasznie ciekawa, jak to smakuje. Bo sama robię coś podobnego w domu z lodami waniliowymi i tak dalej. Ale wszyscy to strasznie zachwalali. Więc dzisiaj mam zamiar po prostu wypić sobie tego szejka w maku. Jedziemy do sklepu, bo musimy zrobić zakupy, kończyło mi się wszystko, nie mam parówek dla Mikołaja, bo on musi mieć parówki, on kocha parówki. Nie mam w ogóle jajek, a jajka mi są mega potrzebne, bo też tworzę kolejnego e-booka i tak dalej. Ten, który zaraz Wam pokażę, bo zdradzę Wam rąbkę tajemnicy, będzie wysyłany właśnie do redakcji, więc będziemy czekać na poprawki, jakieś tam błędy i literówki, bo tutaj o to chodzi. Natomiast e-book składać będzie się, na ten moment ma 71 stron, ale będzie miał jeszcze jakieś dodatkowe 30 może, zobaczymy, no 30 może nie, ale 20, więc koło 90 stron będzie miał ten e-book. Macie tutaj e-book podzielony na śniadania, obiady, kolacje. Mamy wypisaną kaloryczność, ilość węglowodanów, białka, tłuszczy i błonnika w danym przepisie. Byłabym sobą, gdybym nie dała Wam tutaj słodkości. Ja wychodzę z założenia, że przepisy dietetyczne, wszystko fajnie, chcemy schudnąć jak najbardziej, ja to wszystko rozumiem. Natomiast jeżeli ograniczymy sobie słodycze, przynajmniej biorąc pod uwagę mój przykład, no to nic z tego dobrego nie wyjdzie, w końcu się rzucę na słodkie i tyle. I ja tutaj się zastanawiam, żeby jeszcze dodać Wam na przykład słodycze kupione w sklepie, które ja jem i fajnie też jakby robią mi jeden posiłek. Nie jest to zawsze, natomiast czasami po prostu nie mam czasu, jestem gdzieś na mieście i tak dalej i muszę coś zjeść. Chce mi się coś słodkiego, więc mam takie kilka alternatyw, więc dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć coś takiego w tym e-booku. To jest przepyszne deser choco.
To jest taki obłęd, że jak to zaczęłam jeść, zrobiłam przepis, zaczęłam jeść, jak Mikołaj mi się do tego dosadził, to nie mogłam zjeść tego sama. To jest o wiele mniej kaloryczny krem czekoladowy, który możecie sobie jeść jako jeden z posiłków. Wiadomo, że nie codziennie, no w miarę rozsądku, natomiast on jest obłędny. Tutaj mamy ciastka owsiane, które mój mąż je, zjadł wszystkie. Słuchajcie, ja zjadłam jedno dla spróbowania, Mikołaj zjadł jedno, ale to nie za bardzo ciastka dla dzieci, bo wiecie, za dużo, one są bardziej chrupkie i Mikołaj nie bardzo przepada za tą konsystencją, natomiast mój mąż zjadł cały słoik. Plus jeszcze trzy ciastka, które już były zjedzone, zanim robiłam to zdjęcie. Więc mega mu smakowały. Tutaj mamy pancake'i czekoladowe, wysokoproteinowe, z bananem w środku, z owocami. Wiecie, ta owsianka, to jak będziecie mieć ten e-book, to pierwsze co, to sobie ją zróbcie. Ja ją po prostu kocham, no nie? Ona jest tak przepyszna i to jest przepis, który ja wpadłam na niego lata temu i mój mąż jeszcze jak pracował poza domem w innej firmie, no to często robiłam ją właśnie do pracy, bo mega mu smakowała, ją uwielbiam. Ona jest taka mega czekoladowa, mega, no nie jest jakoś ultra słodka, chociaż jest, no bo przez czekoladę, przez daktyle, bo w środku słodzimy ją tylko i wyłącznie daktylami. To jest takie słodzidło w tych deserach, które lubię bardzo wykorzystywać, a z racji, że daktyle kupione przez internet nie są wcale drogie, a są takim fajnym składnikiem i bardzo wdzięcznym, no to zawsze polecam sobie zrobić taki zapas. Dobra, nagadałam się o tym e-booku, ale chciałam, żebyście wiedzieli, nad czym pracuję, bo naprawdę dużo czasu na to poświęciłam. Będzie tu jest jakieś 40 przepisów na śniadania, obiady, kolacje. Ja zaczęłam spisywać, jak to będzie wyglądało w ciągu dni, bo chcę dać na 14 dni taki od razu już skomponowany jadłospis, no nie? Że każdego dnia będziecie wiedzieć, co będziecie jedli. Tak jest niektórym po prostu łatwiej, bo mimo wszystko różne śniadania mają różną kaloryczność, możemy je wymieniać tylko i wyłącznie na przepisy o podobnej kaloryczności, to jest bardzo ważne i to nam się ma po prostu sumować w odpowiednią ilość, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Muszę wysłać paczkę, bo z tym tutaj przyszłam. I teraz idę do mojego magicznego stosu pudełek, który jest absurdalny. Ja zdecydowanie za dużo nachomikowałam z tych pudełek, więc ja jestem, jeżeli chodzi o pudełka, to taka cała właśnie. Nie wyrzucaj, wykorzystaj, no. Jezus Maria, ten psi patrol kiedyś mnie dobije, was też. Chociaż najlepsze jest to, że już nawet binga nie mogę czuć, nie? Ja, jako ja, na ten moment uwielbiam oglądać Blue. Słuchajcie, ja bym tą bajkę mogła sobie sama oglądać. Ja sobie tak, Mikołaj jest, a ja sobie tak siedzę i ja sobie Blue oglądam. Strasznie podoba mi się ta bajka, ten klimat tej bajki. W ogóle na jednym odcinku się poryczałam, jak się wyprowadzali. O Jezus, chyba zespoilerowałam. O, musicie zobaczyć. Widzę binga i kolejny setny, tysięczny raz tą piosenkę o tęczy z tą koko hipokrytką. Ja już nie mogę po prostu, ja nie mogę z tymi dziecięcymi bajkami, przysięgam Bogu. To jest taki głupi królik. Jezus Maria, normalnie nie mogę tego czuć, nie? Ja nie wiem, czy się nadaje do publikacji, bo może ktoś z was jest na początku tej drogi. Ja też nie rozumiałam, jak na forach czytałam, o co chodzi z pan dochodzącym w majtkach. I dopiero zrozumiałam to po czasie. Więc dajcie sobie półtorej roku i zobaczycie, o czym mówię. Wróćcie do tego filmu wtedy. I nawet jeżeli napisaliście mi teraz pas szkwilca, to potem powiedzieli, że uważamy tak samo, bo ja najlepsze... Czytaliśmy taki jeden komentarz tego kolesia i powiedział, że Bing to pierdoła, no nie? A my tacy zachwyceni tą bajką na początku, no bo takie fajne wartości przekazuje i tak dalej, i mówimy, Jezus Maria, no jakiś porąbany ten koleś, no jak można tak napisać? Fajna bajka, w końcu jakaś spoko bajka i tak powiedzieć, nie? No i teraz po roku Bing to pierdoła. A mamusia ci mówiła, żebyś nie chodził z kubeczkiem po schodach, nie? No i co, wylałeś? No nic się nie stało. Posprzątamy, dobrze, mamy wykładziny na schodach. Co? Puzelki. Tak. Dobrze. Więcej puzelków. Najpierw ułóż te jedne, ok? Ja ci przygotuję ubranko. Bo jedziemy za chwilkę, wiesz? Ale na puzelki. Ale ułóż tam te puzelki. Ja się ugnę tu. Aha, to ja już wiem, co robią te poduszki tutaj. Mikołaj, spadnie na ciebie ta półka. Dobrze, że jest lekka. Niech ci będzie, proszę. Kolejną, bo planety, no. My już w samochodzie
I jedziemy po kawę dla Martusi. Miko, jesteś głodny? Tylko parówkę. Parówkę byś chciał? Tak. To może pojedziemy do Auchan. Tak myślę, bo będziemy obok Leroy. No to może tak. Bo w poprzednim vlogu pokazywałam wam taką jedną lampę. Tak na takim zbliżeniu była w teledysku. I dzisiaj po nią jedziemy. Bo cały czas o niej myślę. I ja tak mam, że jeżeli o czymś myślę długi czas, już się nauczyłam, że nie kupuję. I jeżeli coś nie daje mi spokoju i tak cały czas gdzieś tam wracam myślami, to znaczy, że to będzie dobry zakup. I właśnie dzisiaj jedziemy po tą lampę, ponieważ jest jeszcze na promocji. Zamiast 200 kosztuje tam chyba 160, więc spoko. I będziemy mieć kinkiet. Także super. Kupimy lampę, Miki? Tam piesek idzie. Piesek tam idzie? Super. Że komu drogę temu trampki, ale najpierw kawa? Jaram się tym strasznie. Mam nadzieję, że będzie równie dobre. Że nie będzie to zawód roku. Tak, piesek tam jest. Zgadza się. Piesek. I gdzie on idzie? Tam na kubkę. Na kubkę idzie, no możliwe. Tak. Tylko jedno, co muszę zrobić, to drugą rękę. Tak, że zamontowaliśmy zamek na dotyk, ten klucz. I powiem wam, że to jest sztos i petarda. Byłam nieprzekonana, a tymczasem naprawdę rewelacja, nie? I to zbliżeniowe też jest super, no. Tylko że mi się skończył czas, bo ustawiłem sobie na chwilę. Można dać na przykład na tydzień komuś kartę do domu. A ty... Jak idziesz gdzieś na wakacje, możecie kartę zaprogramować na tydzień komuś i wtedy taką kartą wchodzi do ciebie. Rewelacyjna, po prostu rewelacyjna opcja, naprawdę. Tylko mamy trochę za wąskie drzwi do tego. No ale... Cóż. Fajnie działa. Wszystko siedzi dobrze, nie? Tylko estetycznie po prostu mogłoby być lepiej. Natomiast sam gadżet, rewelacja. Teraz się musiałam szybko wrócić do domu. Krzyś też, bo dwa razy żeśmy czegoś zapomnieli. I bez problemu nie trzeba klucza szukać, gmerać się z tym kluczem, tylko przykładacie palec, otwierają wam się drzwi. Rewelacja, nie?